tak powiem, pokażę wam, po co wam to pokazuję. Tu można zastosować noże maksymalnie, teraz przestawione na cale, wyzerujemy. Maksymalnie można zastosować nóż 10×10. A kanałek, patrzcie zaraz, żebyście nie powiedzieli, że jakiś fotomontaż, tylko troszeczkę odwrotnie. Zaraz wyłączymy, kurczę, wezmę, jak to wziąć, żeby wam pokazać to dobrze. Zobaczcie, jaka głębokość kanałka. No zobaczcie, co za bezmyślność, jakiś technolog wymyślił do dużych himaków głębokość kanałka 12-16. Ja w dużym tokarce, co mam Imak 100 na 100, mam też głębokość 16 kanałka i używam noży 20. I to wcale nie przeszkadza, że nóż wystaje. Łatwiej, mniejsza dla mnie szkoda uszkodzić nóż, pomimo że to też tego nie robię, niż uszkodzić Imak, który więcej kosztuje. Zobaczcie, jaki przez to jest nóż Imak osłabiony. Imak ma kwadrat 50×50, a w środku ma niecałe 18 mm i jeszcze ma otwór 10. To jest z dużym luzem, z dużą niedokładnością zrobione. Także ja powiem wam, jak to się odbywało. U nas byli technolodzy, niech mieli opracować proces technologiczny, brali technologię spółki i klonowali to, co było wcześniej zrobione. Tak to pewnie Chińczycy też tak pracowali. Pomimo że ta maszyna no, jakoś tam w miarę toczy, ale dużo zależy od tego Imaka. O, podoba mi się tylko tutaj na dole ten zatrzask, bo tutaj jest fajnie zrobiony w stosunku do tych na przykład Tytan 520. Tam jest takie jajo po promieniu. No tutaj też już to trochę wyrobione, no ale to nie przeszkadza. Także no, to co dobre popiera, że to co złe pokazywać i piętnować. Dziękuję.